Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak przetrwać zimę na rowerze. Jeżeli planujecie wyjść na rower taki kilkugodzinny w zimę, no to warto jednak zadbać o komfort termiczny, a więc w dzisiejszym odcinku o tym właśnie z wami porozmawiam. Kamieniacze oczywiście, to w pierwszej kolejności takie na buty. Jednak podczas takich jazd, nie wiem, po 4 godziny, 5, jednak same ocieplacze nie dadzą rady. Ponieważ z moich doświadczeń w jeździe zimą widzę, że po godzinie lub dwóch godzinach już ciągnie mi od dołu zimno, ponieważ ochraniacze od dołu nie mają żadnego z tej wkładki i po prostu czuć, że ciągnie zimno od bloku, ponieważ w rowerach MTB, tutaj akurat mówię o rowerach MTB, myślę, że większość osób jeździ w zimę na rowerach MTB, ponieważ w lesie jest jednak cieplej niż na szosie. No i właśnie moim zdaniem warto zadbać o na przykład dwie wkładki lub jakąś wkładkę termiczną, żeby właśnie od dołu nie ciągnęło to zimno, ponieważ jednak od stóp najbardziej się organizm ochładza. Dodatkowo, jeżeli ma ktoś większy buty, to może pomyśleć o wkładkach ogrzewanych do butów. Myślę, że to bardzo się sprawdzi. Lub też można sobie pomyśleć o butach zimowych. No to też jest, myślę, że fajny sposób. Ten piomek szedł, się obsrałem. No, tutaj idę sobie właśnie na spacer z psem. I tak pomyślałem, że właśnie poopowiadam wam. Uuu, ale ładnie, zobaczcie. Później co, ocieplenie nóg, tak? No to jakieś spodnie zimowe. Dodatkowo ja mam jedne takie spodnie z takim jakby neoprenem na kolana, żeby kolan sobie tam nie popsuć wjazd zimowe. Też słyszałem, nie korzystałem, ale słyszałem, że są takie neoprenowe jakieś spodnie na całej powierzchni nóg, że uda i łydki też są chronione. Fajnie o tym też pomyśleć. Ja na przykład, jeżeli są takie zimniejsze temperatury, zakładam jeszcze spodnie takie ala enduro na normalne spodnie, żeby było ciepło w tyłek, bo to też warto o tym pomyśleć, że jeszcze jeżeli jest akurat chlapa jakaś, no to te spodnie takie enduro najczęściej mają na tyłku też jakieś takie neoprenowe czy tam jakieś wodoodporne materiał i po prostu tyłek nie przemaka, jeżeli jeździcie bez błotników. Na górę. Co założyć na górę? Na pewno odzież termiczną na górę. Dodatkowo ja zawsze zakładam pod odzież termiczną koszulkę taką z krótkim rękawkiem, żeby schować tam telefon czy jakieś jedzenie, żeby było ciepłe. I na to dopiero jakąś bluzę lub kurtkę zimową, taką rowerową. No i myślę, że to powinno starczyć. Dodatkowo, jeżeli tutaj nie wiecie, czy na przykład, nie wiem, nie zmarzniecie albo coś, no to jeszcze dodatkowo w kieszonkę można spakować taką małą deszczówkę, żeby jeszcze się dogrzać, jak wam akurat, nie wiem, będzie za zimno, zacznie deszcz, śnieg padać, deszcz. No. Co na szyję? Myślę, że oczywiście komin. Komin jest takim dobrym sposobem, lub jakaś kominiarka z głową oczywiście, czapeczka jakaś z Gore-Texem, fajnie się sprawdzają, z jednej takiej korzystam i się naprawdę sprawdza. Możecie zwrócić uwagę na dobór kasku. Warto wybrać kask, który będzie miał mniej wlotów powietrza, ponieważ automatycznie będzie wam cieplej. Myślę, że rękawiczki jakieś takie rowerowe, zimowe są dobrym sposobem. Jeżeli to wam nie daje rady, można pomyśleć o takich
wkładach takich chemicznych, które tam się zgina jakąś taką blaszkę i po prostu to wam grzeje rękę. Widziałem też sposób, że się zakłada jakby takie rękawiczki na kierownicę. Wrzucę wam tutaj zdjątko i myślę, że to może być fajnym sposobem, ponieważ to chroni ręce od wiatru. Jedynym minusem takie coś, to nie można się wywracać, no bo nie da się szybko wyjąć ręki z tego pokrowca, powiedzmy. No jednak tutaj to jest jedynym takim minusikiem. Jeszcze moim sposobem jest na przykład coś takiego, że podczas dłuższej jazdy możecie sobie robić jakieś krótkie takie przerwy i na przykład, nie wiem, chwilę, nie wiem, czy biegać w miejscu, ale na przykład pokręcić trochę rękoma, jak wam jest zimno, nie? Jakieś takie ćwiczenia, żeby rozgrzać organizm, jeżeli już jest tak krytycznie. No bo jednak organizm się szybciej wychładza, gdy jednak się jedzie tym rowerkiem od wiatru. Co do ochraniaczy, jeszcze tutaj opowiem. Minusem ochraniaczy jest na przykład to, że podczas chodzenia, gdy tam, nie wiem, musicie gdzieś przejść czy coś, albo nie wiem, nie uda wam się podjechać pod górkę i trzeba iść tym rowerem, no to ochraniacz ma nosek na czubek buta. I minusem tego ochraniacza jest to, że podczas chodzenia ten nosek najczęściej z buta spada, śnieg wpada pod ten ochraniacz, no i to jest akurat nieprzyjemne, ponieważ wtedy się może trochę stopa szybciej wychłodzić. Z tego co słyszałem, są też takie właśnie wkłady termiczne w buty. Kolega z tego korzystał i zachwalał sobie, że tam są jakieś w Decathlonie za kilkadziesiąt złotych takie wkłady właśnie też termiczne w buty. I to też może dać radę, jeżeli chodzi o ciepło w nogi, w stopy. Można też pomyśleć o po prostu zdjęciu butów SPD z roweru, założenie platform i jeżdżenia w normalnych butach, no bo wtedy buty normalne, jakieś takie trekkingowe, czy może, nie wiem, czy jakieś rowerowe z jakimś ociepleniem, spiszą się, myślę, lepiej, no ponieważ stopa będzie cały czas pracowała przez to, że buty takie nie są aż tak sztywne, nie są w jednej pozycji, tak więc cały czas ta stopa może trochę tutaj wyginać się. Ja swego czasu tak z 2-3 treningi na takim moim złomku jeździłem sobie w zimę i szczerze ubierałem po prostu jakieś dresy pod spód, jakieś tam jakieś spodnie kolarskie, żeby w tyłek było wygodnie, kurtkę jakąś i po prostu się jechało i to było fajnie, tam był fun, że po prostu się na tym rowerku jechało w tą zimę po jakichś zaspach, po różnych takich. I moim zdaniem to też fajny pomysł do rozważenia, jeżeli jakoś tam w zimę trenujecie w tlenie czy coś, no to jednak jeżeli chcecie dłużej sobie pojeździć po lesie, no to fajnie rozważyć też taką opcję. Ja kiedyś też oglądałem jakiś właśnie filmik, jak jeszcze fatbike'i wchodziły dopiero w rynek i ktoś tam opowiadał, jak jeździć właśnie w zimę na fatbike'ach, no to jednak właśnie opowiadał, że zrezygnował z butów SPD, bo jednak jest w tych butach zimno. Jeżeli filmik wam się spodobał, możecie coś dodać w komentarzach może, jeżeli macie jakieś inne propozycje dla innych tutaj obserwatorów. No, siemka. Myślę, że nikt dłuższego filmu takiego by sobie nie obejrzał.